Witam serdecznie na kolejnym gnocie. Dziś zajmiemy się robieniem mieszanki zbożowej dla kur, bo w beczce już pusto. Ale patrzcie co ja tutaj wczoraj dostałem. Zboże, ale zboże skąd. Złup kurek w jednym worku jest sprzężyto, w drugim mieszanka. Złup kurek i to bardzo podobne, że z ziemi, na której gospodarzyli moi prapra pra ojcowie, bo przywiózł mi kuzyn, a my mamy wspólnych przodków, tam parę pokoleń wstecz. Więc bardzo bardzo możliwe, że jakiś mój prapradziad na tej ziemi, która zrodziła te zboże, orał, siał, zbierał i gospodarzył. Taka historia. I trafiło do mnie. To lecimy do beczki, to wsypiemy. Mam jeszcze pszenicę, kukurydzę, inne dodatki, ziółka. Zaraz wszystko pomieszamy. Przywiozłem sobie już wiertnicę, trzeba będzie ją zatankować. Tylko czy ja mam mieszankę? Się poszuka, najwyżej się zrobi nową, bo mam jeszcze paliwa. Z kosiarki. No dobra, to jedziemy tam. Tylko tak, żeby nic mi tutaj nie powychodziło, byłoby dobrze. O, taczki dalej nie naprawiłem, ale ten wózeczek do takich spraw jest wygodniejszy niż taczka. No to jedziemy. Tak, żeby nic się nie obaliło. Pies to raczej tu nie wbiegnie, bo on szuka cienia. Dzisiaj to gorąco jest fest. Co zrobić? Można podjeżdżać w beczce, już pusto. Już tą resztkę co tutaj miały. Zwierzaki to wyjadły, pewnie już są głodne. O, jeszcze przyjechałem karmidu, ale chyba nic mu nie będzie. Ono to jest wytrzymałe. Pytanie za 100 punktów, czy uda mi się to odwiązać w jakiś taki miarę prosty sposób, żebym nie musiał po nożykiść, bo nie wziąłem bardzo mądrze ze sobą. Ale chyba się uda. Udało się, tylko tych sznurków muszę pilnować, bo kaczor je bardzo lubi. Jeść! Ojejku, ale to ciężkie! O! Cyk! I gotowe! Już jest z jedna trzecia beczki. No i dobra, i kolejny woreczek jedzie. Tam było przężyto, czyli tutaj będzie pewnie mieszanka. Taka już dla kur zrobiona, tam z owsem, z jakimiś dodatkami. O, i też udało mi się to odkręcić. O, eleganckie ziarenka i cyk i dobeczki. O, nie wejdzie mi całe zboże, bo jeszcze mam tam ponad 100 kila. Macie tutaj. Wysypię wam resztkę i lecę po resztę worów. I teraz przytargałem kukurydzę. Oczywiście gniecioną, i pszenicę. Do tego wszystkiego. Cyk, pierwszy woreczek można wsypywać że mi tu to wszystko weszło co ja przyniosłem a jeszcze mi zostało tam i mieszanka tam mi została i, i przężyto też ale ja to mam z targu, a tutaj już duży wór przężyta wsypałem to nie będę aż tak dużo jego dawał bo za dużo go wyjdzie procentowo i na koniec kukurydza elegancka tylko to odkręcić, oby to była kukurydza. Bo jak ja to potem zawiążę, to mi się rozleci. Znając życie, tu sobie tak kukurydza ładna, będzie po sam czubek tego, ale i tak to zaraz się kurą podsypię. To już będzie trochę mniej. Akuratnie wyszło. Akuratnie teraz składnik X już mi się kończy. A mianowicie mieszana wszelakich ziółek, nieziłek, pokrzywy, w którym żgniocie nagrywałem co ja do tego dodaję. I jeszcze jeden składnik, po który muszę polecieć. To jest kreda pastewna, żeby były twarde skorupki. Tak na oko trochę tutaj wsypiemy. Nie za dużo. Ona trochę gruba jest, trochę za gruba, ale to nic. Będą chciały to sobie. Wydziobią. No, i na razie mamy przekładankę, a nie mieszankę. Trzeba lecieć po wiertnicę, ją zatankować. I można to wszystko tutaj ładnie wymieszać. Ale te ziółka to pięknie pachną. Mówię Wam. No dobra, to lecę. Wszystko gotowe do zadankowania, tylko jest odwieczna zagadka. Czy to Jacek czy Agatka, w sensie wiecie, czy to jest mieszanka czy czyste. Ja kiedyś zrobiłem bardzo mądrze i opisałem sobie, ten jest opisany jako czysty. Ale potem w trakcie, wiecie, różnych robót. No zaraz je potuczesz ten słoik. pokój się. W trakcie wszelakich robót. To mnie się pomieszało. Ej, to jest chyba czyste. No, ciekawe. Lecę zobaczę, bo drugi mam aż tam. Aż tam, gdzie krajzegę trzymam, to tam bym miał mieszankę? A może, kto wie? Ale się załatwiłem i w tym i w tym jest czyste. Tutaj jest tak spółkanisterka i wygrzebałem się, naszukałem jakiegoś takiego starego oleju, trochę tego do mieszania. Mam nadzieję, że on jakoś szybko nie traci swoich właściwości. Dużo go nie ma do wiertnicy. Jeden do 25, a nie jeden do 50, czyli jak jest połowa, to powinna być setka wlana a i gdzieś tak będzie, już do końca nalejemy, zabulkamy mam nadzieję, że tu mi nie popsuje tej wiertnicy bo on taki zleżany, no ale chyba nie dobra, wiertnica zalana, można z nią iść kolorek nie jest zły jeszcze się obawiam, czy ja czasem podwójnej nie zrobiłem tej mieszanki, może ja słabo widziałem albo była słaba mieszanka i dlatego było tak słabo widać, bo ten czerwony do mieszania, to raczej w tym paliwie się odznacza no, ojej. Trzeba szybko za sobą zamykać, żeby nikt tu nie wszedł ani nikt nie wyszedł, bo na zielonkę, żeby iść, to jeszcze sporo czasu, a ten cwaniako tylko w cieniu leży. On to nie lubi takiej pogody gorącej. No już, kury, już, bo głodne tu się kręcą i kręcą, nie mogą się doczekać jedzenia. No to próbujemy odpalić te ustrojstwo, Z odpalaniem to to nigdy nie było problemu, raczej. Tu jest taka pumpka. Się podpompuje. na ja, Nastrzała! No i wymieszany Lux. Patrzcie, wszystko tutaj mamy w tej mieszance. Damy kurom. One się już tutaj oczywiście zleciały, bo się troszkę na wysypywało. Powiem wam, że zadowolony jestem z tej wiertnicy Fest. Całe te tutaj zrobiłem. Całe ogrodzenie pożyczałem, często inni robią cały czas chodzi odpala od razu z tym odpalaniem tak jak te piły tanie czy coś to zawsze kłopot, a ona za pierwszym razem. No smacznego, smacznego, a damy trochę tej malutkiej tej drugiej kwoce. niech też mają. Jak tam malutka idzie ci. Siedzenie na pawich jajach. Jeszcze z taki tydzień ci został. Może tydzień z kaczykiem. Troszkę się oburza jak jej tutaj zaglądam. Proszę bardzo. Woda. Jeszcze dużo i nawet czysta. Ja myślałem, że to pod tobą piszczy. A to te kurczaki tu latają. I one jeszcze tak popiskują. Jak maluchy. No, powodzenia, malutka, powodzenia. Jeszcze tydzień. Jakby się jakieś pawie wykluły, to super. Tej nasypałem co na indyczych jajach siedzi i elegancko jej smakuje. Od razu przyleciała i zajada. No, jedz, jedz. A tutaj możemy podejrzeć te jajeczka. Tutaj są. Pięć sztuk ma tylko. Ciekawe, czy coś się wylęże. Ciężko powiedzieć. Na razie jeszcze, jeszcze z tydzień. O ile dobrze liczę daty. Będziemy tutaj zaglądać, ale ona siedzi bardzo dobrze. Nie próbuje wychodzić ani nic. Nie dobija się. A ten kaczak jak już prędko lata. No jak ten twój brat albo siostra będzie tak szybko biegał jak i ty, to może Was się złączy. No zobaczymy. Na razie mieszkamy razem, zaraz do niego zajrzymy. Ale nie mieszka nam się źle. Myślałem, że będzie gorzej. A jest w porządku. Co tam u Pana słychać? Sierotko. W już skręciłem tą kwokę. Na mniejsze grzanie, ale może mu troszkę podkręcę, trzeba taki złoty środek znaleźć, bo on już uciekał tutaj po kątach, mu za gorąco było pod nią, a teraz widzę, że jak zmniejszyłem to całkiem pod nią, wszedł. Trzeba będzie tak wycyklować, żeby trochę był tu, trochę tu, no z każdym dniem, wiadomo, mniej tej, tej temperatury potrzebuje, ale powiem go, że mam go tu w pokoju, myślałem, że będzie się dar w nocy, i wiecie, tam krzyczał, mnie budził. A nie, pełen luz. Całą noc cichutko przespał. No nie bój się. Ostatnio się dawałeś głaskać, a teraz zdziwiony, ale może więcej gadam. To trochę tak. Dobra, nie straszymy go. No ma się dobrze. No niech trochę podrośnie, obrośnie w te pióra, w ten pies, żeby mu było cieplej. Zobaczymy, może uda go się komuś podsadzić, a jak nie, no to co? To jakoś tam będzie rósł. Coś się z nim wymyśli żeby dorósł do wieku nastoletniego, zanim go się puści do wszystkich, bo tak to nie ma szans, go zadziobią, wiadomo. Się zastanawiałem wczoraj, przedwczoraj, co ja tak jajek mało mam. A już wam pokazuję czemu. Patrzcie, gdzie one się zmrowiły. Halo? W jednym miejscu. A ja tu przecież kiedy? No w poniedziałek sprzątałem, nie? To, to musiało ich nie być. Tyle to bym zauważył. Taką miejscówkę sobie znalazłem. O, i tyle jajek dzisiaj zebrałem. Prawie 30, a można powiedzieć, że 30, bo jedno mi się stukło, jak zbierałem. A najlepsze z tego jest to, że w kurniku, w eleganckich gniazdach, co mają uszykowane, tylko cztery. A cała reszta, jak nie tu, to w drewutni, to gdzieś tam i taką. Trzeba szukać. To nie takie proste, że on do gniazd po. Powchodzą, poznoszą i tylko sobie pozbierać. A zaraz, tu znalazłem im te miejscówki, zaraz nowe wymyślą, już ja je znam. Jeszcze się Wam pochwalę żywopłotem. Patrzcie, jak jest podsypany. O, już zarasta. No ale to na spokojnie, jak jest podsypany, to patrzcie, jak ładnie te niektóre drzewka poszły w górę, jak się rozrosły. No i to zdaje egzamin. Tutaj to suchota, wiadomo. Ale tylko troszkę i tu jest normalnie mokry pod spodem. Raz na kilka dni to podleję, nawet jest jeszcze rozposterty ten, bo podlewałem ostatnio. Ładnie w górę ruszył. No w końcu, w końcu zaczął rosnąć. No tak jak ten, to patrzcie, jak wystrzelił, jaki on już jest duży. No i dobrze, na przyszły rok się znowu troszkę podetnie u góry, ale to na przyszły rok. Jeszcze muszę przeczytać tam w jakim to się miesiącu podcina. No, i zdaję to egzamin. Podsypane było też tą kredą pastewną, żeby wapne dostało. No i też ta kreda się tutaj rozpuściła, i widać, że drzewkom to służy. Balbinka, a czemu ty się nie kąpiesz z całą resztą? Jak oni byli w twoim wieku, chciałem powiedzieć, wieku, to jesteście tym samym, ale jak były twojej wielkości, to już dawno się kąpały. No, przecież dasz radę już wskoczyć i wyskoczyć, a jakoś ona. Się nie lubi kąpać, nie wiedzieć czemu. Jeszcze jej chyba nie widziałem, żeby była w środku. Lata tylko w koło nich. Trzy są tylko gęsi, czwarta jest tam, zajada tej mieszaneczki nowej. Wszystkie są. I to już wszystko w dzisiejszym gnocie mieszanka gotowa na jakiś miesiąc pewnie starcza. U mnie się rozpoczyna bardzo świąteczny czas. No u was też, jak to oglądacie, to już zaczął wam się. Długi weekend i u mnie tak, no, jutro to wszyscy mamy święto. Na następny dzień u mnie jest odpust, w sobotę przyjeżdżają goście i niedziela to niedziela, także w tym tygodniu to już chyba. Za dużo ja nie porobię, ale dobrze zrobię sobie taki wolny długi weekend. Znaczy, no, wolny jak wolny swoje oporządzić trzeba i coś tam porobić, ale za żadną większą robotę się nie będę do końca tygodnia brał. Może coś w sobotę pomyślimy z gośćmi, ale to bardzo, bardzo na spokojnie. Trzeba jeszcze pokorzystać z tej pięknej pogody, z ciepłych dni, no bo już leci sierpień, połowa sierpnia, zaraz wrzesień i będzie październik i pół roku słota. Zimno, przez pół roku pewnie nikt tutaj nie będzie zajeżdżał. No bo co tutaj robić, tylko w chałupie najlepiej siedzieć. Już, już widzę te poranki, jak się wstaje, pada deszcz, 3 stopnie na plusie albo na minusie. Woda zamarzać będzie wszystkim, wodę trzeba będzie z chałupy nosić. Jeszcze trochę. Najlepsza to jest wiosna, bo jest perspektywa, że teraz długo będzie ładnie. A już lato się kończy, to już przychodzą myśli o tej jesieni i zimie. Co zrobić? Na szczęście drewna to mam uszykowane i to myślę, że na dwie zimy spokojnie to chociaż nie... Znowu się ta kamera przegrzała na słońcu. Także ja zapraszam na jutro, na siódmą rano. Na razie. Cześć!